Jak w poprzednich meczach Śląsk nie strzelił bramki, dzisiaj 5. Jak to możliwe, taka zmiana ofensywna? Skąd to się dzieje? Trzeba obejrzeć mecz i to, ci, co oglądali mecz, widzieli, jak to wyglądało, że naprawdę dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy te bramki strzelać i stwarzać sobie sytuacje i pokazywać, że każdy z nas, osobiście z zawodników, potrafi dograć, strzelić i wypracować sytuację koledze. Dostałeś dzisiaj szansę gry w wyjściowej jedenastce. No, odpłaciłeś się trenerowi pierwszą bramką. Czy to jest szansa, że jakaś dłuższa seria z tego będzie wyniknie? Nie wiem, tak naprawdę mówię. No, ja walczę cały czas o swoją pozycję. Jest konkurencja w klubie, zespół się wzmacnia tak naprawdę cały czas, więc nie można spoczywać na laurach i ciężko cały czas pracuję po to, żeby grać. Dzisiaj dostałem szansę, płaciłem się bramką, wydaje mi się, że dobrą grą i uważam, że pomogłem dzisiaj zespołowi zwyciężyć tym spotkaniu. Wynik bardzo wysoki, ale dosyć długo był niepewny wynik. To nie było łatwe spotkanie. No nie było łatwe, ale tak naprawdę z płyty boiska wydaje mi się, że kontrolowaliśmy to, co chcieliśmy robić i realizowaliśmy zadania, które mieliśmy określone przed tym spotkaniem. To, co robiliśmy w tygodniu, to, co nam trener przekazał dzisiaj przed meczem, na pewno zrealizowaliśmy i tak naprawdę po bramce na 2-1 już ten mecz już nas uspokoił i dał nam ogromną pewność siebie i dlatego kolejne bramki zaczęły wpadać. I ten mecz zakończy się takim wynikiem, jak się zakończył. No właśnie, druga bramka dla Śląska, twoja asysta, ale to mógł być twój gol. Jak to było, nieczysto trafiłeś w piłkę, czy...? No, szedłem z obrońcą, więc tak naprawdę sam do końca nie jestem pewien, czy tą piłkę dotknęłem, więc chciałbym to zobaczyć, bo strzelałem na krótki słupek z Tarkiem Błaskim bodajże i tak naprawdę przy ferworze walki nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja to dotknąłem, czy nie. No, cieszę się, że padła bramka, że Riota to zakończył i tyle.